Śląskie miasto Żory zleciło architektom pozornie proste zadanie zaprojektowania pawilonu promocyjnego na wjeździe do miasta. Wizja lokalna ujawniła jednak masę problemów. Kiedy zaczęliśmy wgłębiać się w zadanie projektowe, okazało się, że czyha nas tutaj bardzo dużo pułapek. Po pierwsze, prawie cały grunt był nienośny. Po drugie, przez ten teren przechodziły główne sieci uzbrojenia obsługujące całe miasto, które tworzyły na terenie bardzo dziwną plątaninę, a dookoła tych sieci należało pozostawić obszar całkowicie wolny od zabudowy. W efekcie tych uwarunkowań otrzymaliśmy na działce, wydawało się tak pięknej i efektownej, kształt nie przypominający niczego, co w jakikolwiek sposób mogło nam się kojarzyć z budynkiem. Miasto Żory jest poprzez swoją nazwę, która oznacza żar, pogorzelisko, jak również przez swoją historię bardzo silnie związane z ogniem. I dopiero kiedy to sobie uświadomiliśmy, w tym dziwnym kształcie dopatrzyliśmy się kształtu ognia. Rozpoczęła się nasza droga projektowa, która doprowadziła do powstania Muzeum Ognia. Czyli od momentu, kiedy wymyśliliśmy ten budynek, jego funkcja zmieniła się po to, aby właśnie jakby nadążyć za zmieniającą się formą. Jeżeli budynek ma przypominać ogień, to ta fasada musi płonąć. I to była osobna historia. Bardzo długo szukaliśmy właściwego materiału. Na początku wymyśliliśmy, że będzie to miedź, no ale miedź patynuje, czyli pokrywa się takim zielonkawym nalotem. Przez blisko rok czasu szukaliśmy materiału, który mógłby zastąpić miedź. Zastosowaliśmy miedź, która jest fabrycznie pokryta lakierem. I ten lakier zabezpiecza powierzchnię miedzi przed dopływem powietrza. W związku z tym nie może zajść tam zjawisko patynowania, bo najnormalniej w świecie miedź jest jakby szczelnie zabezpieczona. Forma budynku, to że ściany, które wydzielają jego obszar, są pozbawione jakichkolwiek otworów, sprawia, że budynek sam w sobie jest ekranem akustycznym. I faktycznie wewnątrz w ogóle nie słyszymy jakichkolwiek hałasów. W ogóle to sąsiedztwo drogi krajowej w żaden sposób nam nie przeszkadza, bo on stoi przy bardzo ruchliwej drodze krajowej. Tak zresztą od początku był pomyślany jako pewien znak, który symbolizuje i sygnalizuje osobie przejeżdżającej, że tutaj właśnie są Żory, tutaj jest coś ciekawego, tu dzieje się coś fajnego. Ściany mają nieregularny przebieg oparty na siatce trójkątów i pomiędzy nimi swobodnie przepływa przestrzeń będąca przestrzenią wystawienniczą. Jeżeli budynek na zewnątrz płonie, to wewnątrz już jest niejako wypalony. I widać to w kompozycji wnętrz budynku. Niektóre z płomieni, tych miedzianych brytów, jakby dostają się do wnętrza i część ścian jest pokryta nieregularnie miedzią, ale sam środek budynku jest czarny, jest posadzka z czarnego granitu, jest czarno pomalowany trzon kryjący wszystkie najważniejsze instalacje. Ściany są szare, wykonane z naturalnego betonu, a nad wszystkim unosi się właśnie ten półprzezroczysty biały sufit, który sprawia wrażenie takiej lekkiej mgiełki czy dymu snującego się po pogorzelisku. Pojawił się pomysł, żeby zamiast wypełniać ten nienośny grunt piaskiem, tak jak to się to zazwyczaj robi, zaprojektować tam piwnicę i w ten sposób dodatkową przestrzeń przeznaczyć pod dodatkową funkcję. I w chwili obecnej na parterze budynku mieści się przestrzeń wielofunkcyjna, hol, miejsce wernisaży, miejsce prelekcji, różnych projekcji filmowych. Natomiast właściwe muzeum jest zlokalizowane w podziemiu. Jest to taka multimedialna, nasycona różnymi gadżetami przestrzeń, przeznaczona głównie dla młodego odbiorcy. Budynek jest zaprojektowany w taki sposób, żeby miał maksymalnie elastyczną funkcję. Składa się z trzech ścian, między nimi są trzy wejścia. Te wejścia mogą funkcjonować absolutnie równorzędnie. Budynek ma zadaszenia, które jakby chronią nam te wszystkie wejścia przed nadmiernym nasłonecznieniem, więc można tutaj nawet w bardzo upalny dzień siedzieć sobie wygodnie pod zadaszeniem, popijać coś zimnego i rozkoszować się wolnym czasem.